Witam serdecznie Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej, która poświęcona jest dekalogowi wolności, działaniom Platformy Obywatelskiej w obronie demokracji, w obronie praworządności, bo to, co się działo w ostatnim czasie, wymaga krótkiego podsumowania. Albowiem w telewizji publicznej niestety mamy do czynienia z wielką manipulacją, z wieloma kłamstwami, odważę się powiedzieć, bo te informacje, które są przekazywane do Polaków za pośrednictwem publicznej telewizji, absolutnie nie odzwierciedlają faktów, które miały i mają miejsce, ani nie są prawdziwe. Po prostu to są informacje na pewien zapisane na, czy zaplanowane, czy zamówione, aby osiągnąć pewien cel. Cel wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Ja chciałam na początku bardzo serdecznie podziękować wszystkim Polakom, wszystkim ludziom dobrej woli, którzy w różny sposób włączyli się w protest, który trwał ostatnio w polskim parlamencie, który określamy jako kryzys sejmowy, bo taką miał skalę i to była bardzo poważna sprawa. Skala poparcia protestów na ulicach i różnych innych form w mediach społecznościowych naprawdę napawa optymizmem i wskazuje na to, że Polakom nie jest wszystko jedno, co się dzieje z polskim prawem, co się dzieje z polską demokracją. I naprawdę bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Po blisko 30 dniach protestu w Sejmie nastąpiło zawieszenie tego protestu. Nie zakończenie, a zawieszenie, bowiem bardzo dużo spraw, które będą miały miejsce w najbliższym czasie, o których już wiemy, bo mają wyraz w drukach sejmowych, w projektach ustaw, no, będą zmuszały nas do sprzeciwiania się takim działaniom. Działaniom, które są na szkodę Polaków, które są na szkodę polskiej demokracji i na szkodę polskiej praworządności. Nie możemy z tym się zgadzać i procedować te projekty, nie zwracając uwagi na ich ogromną szkodliwość. Cały ten konflikt, czy kryzys sejmowy, wywołany został przez marszałka Sejmu, przez Marka Kuchcińskiego, który swoimi nieodpowiedzialnymi decyzjami kryzys wywołał. Po pierwsze, decyzja marszałka o wyprowadzeniu dziennikarzy z Sejmu, z loży sejmowej, uniemożliwienie im bezpośredniej obserwacji i nagrywania tego, co się w Sejmie dzieje i przeniesienie ich do pomieszczeń znajdujących się zupełnie obok, gdzie posłowie na ogół tam nie chodzą nawet, więc musieliby specjalnie być zapraszani, to oznacza, że nie tylko dziennikarze mieliby utrudniony dostęp do informacji, ale też w ślad za tym byłaby ograniczony dostęp do informacji bezpośredniej z miejsca zdarzenia, z miejsca, w którym to się dzieje. Polacy mieliby ograniczony ten dostęp, co absolutnie jest sprzeczne z ideą mediów i ich rolą. Dlatego posłowie opozycji od początku wspierali media, niezależnie od ich rodzajów, w ich domaganiu się prawa do dostępu do informacji. I to był pierwszy początek, który gdyby zaognił całą sytuację w Sejmie, bo podczas posiedzenia Sejmu posłowie przy swoich wypowiedziach ciągle podnosili ten temat. I drugim, który absolutnie nie powinien mieć miejsca, drugą sytuacją, która właśnie przepełniła tą kroplę, to było wykluczenie posła Platformy Obywatelskiej Michała Szczerby z dalszych obrad Sejmu. Wykluczenie nie w związku z popełnionym jakimś niedozwolonym naruszeniem regulaminu, tylko przed. Marszałek się spodziewał, że poseł Szczerba, mówiąc, że muzyka łagodzi obyczaje, no zaraz rozpocznie jakieś niewiarygodne łamanie prawa.
A tu chodziło zwykle o zwykłą poprawkę dotyczącą zabezpieczenia środków na inwestycje Symfonia Varsovia. I jak gdyby już te emocje pana marszałka były takie nieopanowane, zresztą marszałek słynie z tego, że spodziewając się, że Michał Szczerba będzie tutaj coś utrudniał mu, co już z góry wykluczył go, co nie mogło się obejść bez reakcji posłów. I wtedy posłowie wszystkich partii opozycyjnych powiedzieli nie, żądamy przywrócenia posła. I w zasadzie były dwa postulaty. Przywrócenie posła i sprawa wolnych mediów. I niestety marszałek nie wykazał się jakąś mądrością w tej sytuacji, a dalej brnął w bardzo niebezpieczne procedury. Mianowicie po pierwsze przeniósł posiedzenie Sejmu do sali kolumnowej i tam już w sposób bardzo ewidentny naruszał kolejne punkty regulaminu Sejmu. Czyli po pierwsze nie stwierdził, czy jest kworum na sali, nie zabezpieczył liczby miejsc dla wszystkich posłów, co jest warunkiem koniecznym, żeby Sejm odbywał się w innym pomieszczeniu. Doprowadził do łącznego głosowania poprawek. Było ponad 350 poprawek, w tym większość to były poprawki Platformy Obywatelskiej. Były to poprawki regionalne, ja już o tych poprawkach naszych wcześniej mówiłam, ale też były poprawki całego klubu dotyczące spraw państwowych, dotyczące pewnych środowisk. I niestety te wszystkie poprawki zostały zlekceważone, pozbawiono posłów zadawania pytań, mimo że takie wnioski były zgłaszane na sali kolumnowej, co w ogóle jest absolutnie niezgodne z procedurą uchwalania jakiejkolwiek ustawy. A przypomnę, że budżet jest ustawą najważniejszą. Każdego roku Sejm uchwala najważniejszą ustawę, którą jest budżet, a więc ten, powiem w skrócie, plan finansowy, który pozwala funkcjonować państwu. Takie uchwalenie budżetu niesie ogromne ryzyko. I to nie jest ryzyko dla opozycji, to jest ryzyko dla naszego całego państwa. Stąd wskazywaliśmy na jego nielegalność, na to, że trzeba koniecznie ten budżet poprawić. Jakie to mogą być ryzyka? Przede wszystkim to są ryzyka, które są na styku międzynarodowym. Deficyt państwa jest wysoki. Państwo będzie emitować obligacje. Przy takim ryzyku, jakie jest obecnie, biorąc pod uwagę procedurę uchwalenia budżetu, oprocentowanie obligacji państwowych będzie dużo wyższe niż normalnie, gdyby takiego ryzyka nie było. To będzie miało wpływ na spory międzynarodowe, które oparte są o budżet, a także na pewno ograniczone zaufanie inwestorów zagranicznych. Ten miniony rok niestety spowodował znaczące obniżenie inwestycji. Wszyscy oczekujemy, że w roku 2017 te inwestycje wzrosną. To jest po prostu konieczne. Jednocześnie mamy taki budżet, który może powodować poważne wątpliwości inwestorów zagranicznych przed zainwestowaniem w Polsce. Także tych ryzyk jest bardzo dużo, dlatego staraliśmy się i dążyliśmy w różny sposób, aby powtórzyć głosowanie w budżecie. Tak się nie stało. Budżet jest realizowany, bo przecież każdy dzień powoduje wydatki z tego budżetu i w tej chwili Platforma Obywatelska zdecydowała się zawiesić protest, tym bardziej, że przed nami szereg innych konfliktów, które jawią się za pomysłami partii rządzącej i trzeba będzie na bieżąco reagować. Związek Nauczycielstwa Polskiego w tej chwili przygotowuje protest zbiorowy, a następnie wniosek o referendum. Jest szereg projektów ustaw, które godzą podstawowe wolności, na przykład wolność samorządową, chce właśnie wrócić do tego dekalogu wolności. Podczas tego protestu Platforma Obywatelska opracowała dekalog wolności.
dekalog wolności, który jest oparty o najważniejszą ustawę, a mianowicie o Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. I w tym dekalogu te prawa wszystkie zostały zawarte. Dlaczego one są tu zawarte? Bo istnieje zagrożenie, że będą one ograniczane. I tak w tej chwili już mamy przygotowany projekt ustawy, prawo ochrony środowiska, prawo ochrony środowiska, które ogranicza wolność samorządu. To jest projekt poselski, który bardzo szybko będzie uchwalony. Co on powoduje? On powoduje, że środki wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, które pochodzą właśnie z danych obszarów, z danych województw, będą dzielone centralnie. Bo od tej pory, jak tylko ustawa wejdzie w życie, i prezes wojewódzkiego funduszu, i wiceprezes, który będzie tylko jeden teraz, a także rada nadzorcza będzie powoływana przez ministra ochrony środowiska. To oznacza, że polityka wydatkowania środków, naszych środków, środków samorządowych, bo to najczęściej samorządy z tych środków korzystały, no będą dzielone tak, jak partia rządząca sobie to wymyśli, a nie jakie są potrzeby danego regionu. Przecież my tutaj mamy i szereg innych województw problemy ze smogiem, mamy tu problemy z ochroną lasów i szereg innych spraw, które z tego funduszu są finansowane. Przeciwpowodziowe i tak dalej, i tak dalej. Kolejna ustawa, która w zasadzie już została uchwalona w tej chwili. A ta poprzednia projekt będzie wchodził kiedy? No 14 dni po uchwaleniu. Tylko myśmy przez ten protest troszeczkę wydłużyli. Nie był jeszcze rozpatrywany ten projekt na posiedzeniu Sejmu. Nie był jeszcze rozpatrywany. Nie był rozpatrywany. Miał być rozpatrywany 11 stycznia. Tak, to prawda, właśnie. Z racji przesunięcia obrad, terminu, będzie rozpatrywany w najbliższym posiedzeniu, ale jestem przekonana, że mimo protestów będzie uchwalony. Bo to jest bardzo zła ustawa, która właśnie jest projektem sejmowym, poselskim. A projekt poselski to jest taki, który nie wymaga żadnych opinii, niczego nie trzeba, idzie szybko. Pierwsze czytanie, komisja, drugie czytanie, trzecie uchwalanie. Kolejna sprawa to jest ustawa o organizacjach pozarządowych. Przecież ta ustawa ogranicza działalność organizacji pozarządowych. Ogranicza im dostęp do dofinansowania. A przecież w Polsce nie mamy tak dużo organizacji pozarządowych. Wystarczy zobaczyć, jaka jest sytuacja w krajach skandynawskich na przykład. Tam jest znacznie więcej organizacji. Działają bardzo aktywnie, bo mają otwarte pole do działania. Mogą liczyć na wsparcie, a nie na polityczne decyzję, która jest bardziej prawidłowa, której działalność należy ograniczać i tak dalej, i tak dalej. Także to jest bardzo niebezpieczny projekt, który czeka w kolejce. Prawo o zgromadzenia. Ostatnio miesięcznica smoleńska, widać było, jak ludzie protestują przeciwko nienaruszalności grobów, przeciwko ekshumacji. I to było bardzo gwałtowne, bo to ludzi boli. Niestety, jak ustawa wejdzie w życie, nie będą mogli powtórzyć takiego działania i takiego protestu, bo nie będzie po prostu możliwe, aby zbliżyć się do danej cyklicznej zresztą, cyklicznego zgromadzenia. Kolejna sprawa to jest, już jest projekt ustawy o ustroju sądów powszechnych i specjalnej roli dyrektora sądu, który będzie całkowicie niezależny od prezesa sądu. Będzie podległy ministrowi sprawiedliwości, co w sposób oczywisty będzie miało wpływ na funkcjonowanie sądu. W tej chwili nie ma jeszcze projektu, ale bardzo głośno mówi się o ordynacji wyborczej. Przecież nie jest czym innym, jak nie atakiem na samorząd, jest ograniczanie możliwości czy kadencyjności burmistrzów, wójtów, prezydentów i to działanie ustawy wstecz. To nie jest
działanie w przyszłość na nowe kadencje, tylko już w tej chwili ograniczenie, w ten sposób wykluczenie wielu wójtów, burmistrzów z dalszego kandydowania. Także to są wymienione przeze mnie tylko niektóre projekty, które już wiemy, że są lub za chwilę będą, a jest ich znacznie więcej i są one, każdy czy większość z nich godzi w wolności Polaków. To jest ta kultura chociażby pieniędzy na spektakle, podział pieniędzy na, przez poszczególne instytucje, które ubiegają się o dofinansowanie. Tutaj ważne jest, czy ten pomysł, czy ta sztuka, czy ten to działanie kulturalne jest zgodne z polityką kulturalną ministra i rządu. W tej chwili przed nami poważna sprawa wdrożenia w życie ustawy o systemie oświaty. I tak dalej, i tak dalej. Można by tu była cały dzień opowiadać, co już uchwalono, a co jest przed nami. Także to zawieszony protest Platformy Obywatelskiej oznacza, że w tej chwili pracujemy dalej, podejmujemy kolejne sprawy, analizujemy je i zbieramy dodatkowe opinie, jeżeli są one niepełne, bo w tych projektach poselskich i w ogóle opinii nie ma. Tu trzeba się, cały czas ta praca jest po to, żeby udokumentować, że te działania są niezgodne z konstytucją, bo wielokrotnie podnosimy kwestie niezgodności z konstytucją projektów ustaw, to nie wywołuje żadnej reakcji. Dlatego też przerwany protest, wstrzymany protest, pracujemy dalej i będziemy podnosić wszystkie te sprawy, które są ważne dla Polaków, dla wolności Polaków, dla praworządności w Polsce i przekonywać Polaków, że nie możemy się na to zgadzać, że to są podważane ich prawa i informować społeczeństwo, bo jak wspomniałam na początku, telewizja publiczna niestety manipuluje, kłamie, posługuje się półprawdami po to, żeby osiągnąć swój konkretny cel.